na kolejnej naszej katechezie znalazłem taki ciekawy obrazek. Katecheza w epoce koronawirusa. Dzisiejszy temat związany z kolejnym świętym, po świętym Wojciechu, świętej Jadwidze. Warto jeszcze poznać jednego z głównych patronów polskich, jakim jest święty Stanisław. I to jest temat naszej dzisiejszej lekcji. Dlaczego właściwie mówimy o tych świętych? No, przede wszystkim związani są z polską historią, z naszym narodem i warto o nich pamiętać. Ważne miejsca także dla Polski związane są z tymi osobami. Święty Stanisław żył w wieku XI, więc troszkę w porównaniu do Jadwigi się cofamy o kilka wieków. Święty Stanisław jest patronem Polski, ale także uznawany jest za patrona ładu moralnego. Co jest naszym celem? No, odpowiedzieć sobie na kilka pytań. Przede wszystkim, kiedy żył? Na czym polegał jego konflikt z królem Polski Bolesławem Śmiałym, inaczej Szczodrym? Jak zginął święty Stanisław? Co symbolizuje zrośnięcie się ciała świętego Stanisława? No i ważne daty. Odpowiedzi na te pytania oczywiście są też notatką do zeszytu, o którą bym prosił, żebyście zrobili. Biskup Stanisław, widzimy go tutaj na obrazie. To już jest scena jego męczeństwa no, z królem Bolesławem Śmiałym. Urodził się w roku 1030 w Szczepanowie, w szlacheckiej rodzinie. O życiu jego dzieciństwie może nie będziemy aż tyle mówili. Ważne takie informacje to to, że na pewno był dobrze wykształcony. Kształcił się za granicą. Niektórzy przypuszczają, że we Francji lub w Belgii. W 1063 roku, czyli mając 33 lata, przyjął święcenia kapłańskie, został kapłanem, księdzem. No i powrócił do Krakowa. Tutaj w Małopolsce dał się poznać jako wielki kaznodzieja, mówca, głosiciel Ewangelii. W 1072 roku zwalnia się stolica biskupa w Krakowie. No, kandydatem jest Stanisław, no ale w tamtych czasach król musiał wydać zgodę na to, by kandydat tym biskupem mógł zostać. Przypuszcza się, że Bolesław Śmiały już wtedy nie bardzo widział na stolicy biskupiej Stanisława, no ale Stanisław cieszył się tak wielkim autorytetem i poparciem społecznym, że król ostatecznie zgodził się na to, by Stanisław tym biskupem krakowskim został. Sam król znany był z tego, że prowadził dużo wojen, często wyjeżdżał na wyprawy. No i przechodzimy do pytania, skąd konflikt? Tak naprawdę o konflikcie mało wiemy. Kronikarz Gal Anonim i późniejszy Wincenty Kadłubek zostawiają bardzo niewiele informacji na ten temat. Jedni sądzą, że konflikt już się rozpoczął między królem a Stanisławem wiele lat wcześniej, kiedy to Stanisław nabył od niejakiego Piotra wieś, a po śmierci owego Piotra jego bliscy i krewni zarzucali, że Stanisław po prostu tą wieś nabył w sposób niezgodny z prawem i prosili króla, aby tę sprawę rozsądził. Wówczas to według legend Stanisław wskrzesił owego Piotra, który zaświadczył, że rzeczywiście tę wieś sprzedał Stanisławowi. No, nie udało się wtedy oszkalować Stanisława. Król udał się na Ruś Kijowską, gdzie toczył wojny. No, przebywał tam wiele lat. A rycerze, tęskniąc za swoimi żonami, dziećmi, rodzinami, po kilku latach zaczęli króla opuszczać i wracać do ojczyzny.
Kiedy król wrócił, zaczął wymierzać im sprawiedliwość. No a za nimi miał stawić się Stanisław i wezwał króla do upamiętania, zagrażając nawet królowi ekskomuniką, czyli wyłączeniem go ze wspólnoty kościoła. No, król bardzo zdenerwował się na Stanisława, bo w tamtych czasach ekskomunika dla króla oznaczała utratę wszelkiego autorytetu. No i król w tych nerwach postanowił Stanisława się pozbyć. No i według podań 11 kwietnia 1079 roku król przybył na Skałkę. Widzimy dzisiejszy kościół na Skałce ojców Paulinów. I w czasie, kiedy właśnie Stanisław odprawiał mszę, król podniósł na niego miecz, no i biskupa zabił. Nie chcieli zrobić tego jego rycerze, bo bali się właśnie o siebie. No, miał to zrobić własnoręcznie król, a później widzimy tutaj rycerza z toporem, kazał ciało Stanisława poćwiartować i wrzucić do pobliskiej sadzawki. Przy kościele na Skałce dzisiaj właśnie mamy ten staw, taki już dosyć obudowany, no ale wtedy była to taka sadzawka, do którego wrzucono ciało Stanisława. No, według legend i podań to ciało wrzucone kolejnego dnia rozświetliło się niezwykłym blaskiem i ciało świętego męczennika zrosło się. To taki symbol narodowy. Z jednej strony poćwiartowanie ciała miało oznaczać, że kraj zostanie podzielony. No to miało się ziścić w czasie rozbicia dzielnicowego, a później jeszcze przełożono to na rozbiory Polski. No ale kraj podzielony też w cudowny sposób, zawsze obronną ręką miał powracać do swoich granic, miał być jednoczony. Tak zginął Stanisław. Król Bolesław musiał uciekać z kraju, podniósł rękę na biskupa, a zatem ściągnął na siebie no, gniew wszystkich mieszkańców i całego narodu. Do dziś nie wiemy, gdzie znajduje się w ogóle grób króla Bolesława. Został zapomniany w tym sensie przez naród i ojczyznę. Nie wiem, czy wspomniałem, patrząc na daty, 1030 rok to data urodzin, 1063 to święcenia kapłańskie, w roku 1072 został biskupem krakowskim, w 1075 roku rozpoczyna się jego konflikt z królem Bolesławem, no a na końcu mamy, widzimy, datę jego męczeńskiej śmierci. Myślę, że to takie najważniejsze informacje o Stanisławie. No, jego grób dzisiaj znajduje się na Wawelu. Można go tam zobaczyć, kiedy wchodzimy na zamek. Ukazuje się nam właśnie grób świętego Stanisława, biskupa. No, jest także patronem moralności i wstawiania się za biednymi i pokrzywdzonymi. Jest dla nas przede wszystkim właśnie wzorem, że powinniśmy w swoim chrześcijańskim życiu troszczyć się o słabych i prześladowanych. Nie powinniśmy zostawiać ich samych sobie, czy jeśli są prześladowani przez innych, powinniśmy umieć stanąć w obronie słabszych osób. To tyle. Pozdrawiam wszystkich i do usłyszenia.